Przetwórca mięsa przeprowadza rozbiór i wykrawanie mięsa zwierząt rzeźnych, takich jak trzoda chlewna, bydło, cielęta, owce oraz drób. Magazynuje i przechowuje mięso do dystrybucji, produkuje przetwory mięsne i tłuszczowe, a także dokonuje oceny produktów w każdej fazie zabiegów technologicznych. Wykorzystuje w tym celu specjalistyczny sprzęt i urządzenia. Może wykonywać pracę indywidualnie lub w zespole. Po ukończeniu 8-letniej szkoły podstawowej kwalifikacje można uzyskać poprzez naukę w 3-letniej branżowej szkole pierwszego stopnia w zawodzie przetwórca mięsa w ramach kwalifikacji SPC-04 – produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych. Przystąpienie w trakcie nauki do egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji i jego zdanie daje możliwość po ukończeniu szkoły uzyskania dyplomu w tym zawodzie na podstawie świadectwa ukończenia branżowej szkoły pierwszego stopnia oraz certyfikatu kwalifikacji zawodowej. Podczas nauki umiejętności praktyczne uczeń zdobywa w firmach z branży przetwórstwa mięsnego, w których może odbywać praktyczną naukę zawodu, a także w szkolnych placówkach kształcenia praktycznego. Kwalifikacje w zawodzie przetwórca mięs można także uzyskać po zdaniu egzaminu czeladniczego, potwierdzonego wydaniem świadectwa czeladniczego. Każdy przetwórca mięsa powinien ustawicznie doskonalić własne umiejętności zawodowe, ponieważ cały czas zmieniają się trendy i technologie produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych. Może poszerzać je poprzez udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez firmy i producentów urządzeń oraz organizacje branżowe. Może także uzupełniać kwalifikacje cząstkowe poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych o charakterze pokrewnym do posiadanych kwalifikacji. Osoba wykonująca zawód przetwórca mięsa powinna odznaczać się ogólną dobrą sprawnością fizyczną, sprawnością manualną, zręcznością rąk i palców oraz sprawnym zmysłem smaku, węchu i dotyku. Powinna być to osoba wytrzymała na długotrwały wysiłek fizyczny. Powinna także mieć zdolność koncentracji uwagi, zdolność pracy w szybkim tempie oraz umieć współpracować w zespole. Zawód ten należy do zawodów deficytowych i poszukiwanych. Jego zaletą jest możliwość wykonywania pracy zgodnie z nowymi rozwiązaniami technologicznymi, a także podejmowania pracy na różnorodnych stanowiskach w branży przetwórstwa mięsnego w kraju i za granicą oraz możliwość rozwoju zawodowego oraz możliwość założenia własnej działalności zawodowej. Do typowych stanowisk pracy w tym zawodzie należą stanowisko rozbioru i wykrawania, stanowisko konfekcjonowania mięsa, stanowisko mechanicznego rozdrabniania surowców i przygotowania farszu, stanowisko obróbki termicznej i wędzenia, stanowisko peklowania mięsa i formowania wędzonek. Uniwersalne wyposażenie stanowiska pracy przetwórcy mięsa jest uzależnione od charakteru i miejsca pracy. W zakładach rzemieślniczych pracownicy wykonują szereg czynności zawodowych ręcznie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, maszyn i urządzeń. W zakładach produkcyjnych realizujących produkcję na większą skalę są to już stanowiska wysoko zmechanizowane, często wyposażone w specjalistyczne linie produkcyjne, sterowanie numeryczne. Podstawowym wyposażeniem stanowiska pracy jest stół z płytą roboczą ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego. Do pracy w tym zawodzie używa się specjalistycznych urządzeń i narzędzi, między innymi różnego rodzaju noży, na przykład masarskich i trybowników, tasaków, różnego rodzaju wag, pił taśmowych czy kotła ważelnego i innych urządzeń do wędzenia. Przetwórca mięsa szczególnie powinien zwracać uwagę na wykonywanie czynności zawodowych zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien utrzymać wysoki poziom higieny osobistej oraz nosić ochronną odzież roboczą. Zobowiązany jest stosować następujące środki ochrony indywidualnej. Odzież robocza, fartuchy lub ubrania ochronne, bluza plus spodnie,
fartuchy podgumowane, nakrycia głowy, czepki. Rękawice ochronne stanowiące ochronę przed wysoką i niską temperaturą oraz czynnikami chemicznymi, drobnoustrojami, także rękawice ochronne na przedramionach.